Za chwilę swoje przemyślenia wygłosi pan dr Jacek Proszyk. Chciałbym w kilku zdaniach przedstawić naszego prelegenta. Jest to bardzo dobry religioznawca, historyk, działacz społeczny, specjalizujący się w historii Żydów i protestantów oraz historii południowej Polski i Śląska Cieszyńskiego. Pan Jacek Proszyk wychowywał się w Skoczowie i Bielsku Białej. W 2000 roku ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie otrzymał tytuł magistra. W 2010 roku przebywał na stypendium na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Doktoryzował się w dziedzinie nauk humanistycznych, a dyscyplina religioznawstwo. Pracował jako nauczyciel szkolny oraz akademicki, a związany był m.in. z Muzeum Historycznym w Bielsku Białej. Od 1998 roku współpracuje z gminą wyznaniową żydowską w Bielsku Białej, opiekując się tamtejszą biblioteką i archiwum. Pan Jacek jest popularyzatorem historii miasta Bielska Białej. Między innymi organizuje historyczne spacery po mieście. Wystarczy. Zapraszamy tutaj na to miejsce pana doktora, który wygłosi referat na temat cieszyńskie środowisko zasymilowanych Żydów. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, ja będę mówił krócej i troszkę przede wszystkim chciałbym wyjaśnić, jak do tego doszło, że Richard Pipes mógł mieć na imię Richard i jak to się stało, że jego ojciec mógł mieć na imię Marek i jak do tego doszło, że w ogóle mogli się zajmować tym, czym się zajmowali. I tutaj trzeba się cofnąć troszkę jeszcze wstecz. Fotka wstecz do czasów sprzed XVIII wieku. Żydzi kojarzą nam się z takimi osobami. Tutaj nawiążę do rozmowy jednej z pierwszych z panią dyrektor Muzeum Śląska Cieszyńskiego, kiedy czasami ktoś potrzebował jakieś fotografie Żydów cieszyńskich, przeszukiwali te fotografie, przeszukiwali i okazywało się, że nie mają żadnych Żydów na tych fotografiach, no bo wszyscy są ubrani tak jak po europejsku i nie ma żadnych Żydów w kapeluszach z pejsami na tych zdjęciach. No bo tak zazwyczaj się określa Żydów, że muszą mieć, no tutaj właśnie przyszedł niedawno pan prezes gminy żydowskiej w Katowicach, jedyny tutaj w Jarmułce, więc możecie go państwo, i ma ładną brodę, w związku z tym wszystko pasuje, idealnie się wpasuje w ten, chociaż nie wygląda zbyt ortodoksyjnie, bo nie ma pejsów, także... Więc gdyby Państwo się po prostu przespacerowali po tym Cieszynie w okresie międzywojennym czy w czasach austriackich, to no, mielibyście problem, żeby znaleźć takiego klasycznego Żyda, którego się kojarzy, że ma kapelusz. Straszy. U was też straszy, jak u nas na zamku, to u was też straszy tutaj. Kto tu straszy w Cieszynie? Burmistrz? Gdybyście się Państwo przespacerowali ulicami tego Cieszyna, to chcielibyście znaleźć jakiegoś Żyda, to mielibyście problem z tym, żeby go znaleźć. A Żydówkę to jeszcze bardziej trudno by było znaleźć tutaj w tym Cieszynie. No bo oni po prostu wyglądali tak jak wszyscy inni obywatele tego miasta. Kiedyś rozmawiałem z panem Barberem, który się urodził, to się u was nazywa chyba Mały Rynek, tak? Czy Rynek Targowy, tam gdzie jest ta była figura Matki Boskiej. Stary Targ. To on się tam wychowywał i pojechał z wycieczką klasową do Krakowa i wtedy jak wrócił do domu w okresie międzywojennym, to powiedział rodzicom, on Żyd, nie? Wchodził na religię żydowską w Cieszynie, powiedział do rodziców: mamo, tato, widziałem prawdziwych Żydów.
jakby bo po raz pierwszy zobaczył hasydów. Tych z tymi futrzanymi czapami, z tymi wielkimi brodami, w tych hałatach w Krakowie, więc wtedy się pochwalił rodzicom, że zobaczył prawdziwych Żydów. Trzeba się cofnąć jeszcze wcześniej. Otóż, proszę Państwa, społeczność żydowska jest uwarunkowana swoją religią. Ta religia w takim głównej przestrzeni zawiera 613 przykazań. I tak naprawdę każdy pobożny Żyd powinien spełniać te przykazania, czy też żyć zgodnie z tymi zasadami. I życie zgodnie z tymi zasadami wymaga pewnych określonych zachowań i pewnego określonego stylu życia. Pamiętacie Państwo, że w tych takich najdawniejszych czasach czasami mówimy, że istniały dzielnice żydowskie, że były getta żydowskie, czy mówimy o renesansie, czy o średniowieczu i to czasami nie zawsze wynikało z tego, że chrześcijanie ich nie lubili i kazali im mieszkać w specjalnych zamkniętych dzielnicach, czy też otwartych, ale specjalnych dzielnicach. To czasami po prostu wynikało dlatego, że trzeba było przestrzegać tych przykazań. I między innymi to wynikało z praw dotyczących przestrzegania szabatu. Bowiem w sobotę nie wolno przenosić żadnych przedmiotów. Pobożny Żyd nawet nie będzie przenosił chusteczki do nosa, bo to jest przenoszenie przedmiotów. W związku z tym zamieszkanie w pewnych określonej przestrzeni przez większą grupę Żydów powodowało, że mogli sobie utworzyć zgodnie z prawem żydowskim tak zwany eruwin, czyli jakby takie ogrodzenie, w którym rabin określał, że to jest przestrzeń naszego gospodarstwa domowego i w obrębie tej przestrzeni, tej dzielnicy, tego co nazywamy czasami gettem, z tych dawnych czasów, nie z okresu II wojny światowej, to jest ta przestrzeń, w której można swobodnie pewne przedmioty przenosić, można żyć w taki sposób, że zachowa się to prawo koszerności nie tylko w zakresie jedzenia, ale też życia. I pojawili się w krajach niemieckich, głównie w Wiedniu, Berlinie, Wrocławiu, Cieszynie, Żydzi, którzy powiedzieli, może już wystarczy tego życia ortodoksyjnego. Już dość tego studiowania wyłącznie świętych ksiąg. Może powinniśmy się zasymilować z ludnością miejscową, zacząć wyglądać i chodzić w takich ubraniach jak ci ludzie, którzy są wokół nas. Gdyż jesteśmy w jakiś sposób napiętnowani z powodu tej naszej izolacji, tego, że żyjemy w takiej tylko i wyłącznie w tym naszym środowisku. Mówimy tym naszym żargonem, czyli językiem jidysz, mówimy czy też tylko jakby istniejemy w obrębie tych naszych grup wyznaniowych, w których jesteśmy. Może czas na asymilację, na to, żeby zacząć posyłać nasze dzieci na uniwersytety świeckie, żeby zacząć słuchać muzyki klasycznej, na to, żeby zacząć czytać klasyczną literaturę. I to się stało. W końcu XVIII wieku pojawił się taki ruch w środowisku żydowskim. To jest, proszę Państwa, nic innego jak, jakby to porównać. W Cieszynie to świetnie można określić, bo pojawił się w łonie kościoła rzymskokatolickiego taki ruch, który nazywa się reformacją, tak? Z której powstał protestantyzm. Ten protestantyzm potem znowu jeszcze ewoluował i mamy kolejne jakieś odmiany protestantyzmu i podobne, można powiedzieć, w takim dużym cudzysłowiu proces zaistniał w religii żydowskiej, w społeczności żydowskiej. To znaczy u nich też nastąpiła swego rodzaju reformacja. Odeszli od ortodoksyjności i zaczęli się otwierać. I ta reformacja w środowisku żydowskim nazywa się oświeceniem żydowskim, czyli po hebrajsku haskala. I to znalazło świetny grunt wśród Żydów niemieckojęzycznych, w krajach niemieckojęzycznych, więc tak jak Państwu mówiłem, takie największe ośrodki jak Berlin, Wrocław, Wiedeń, to są te przestrzenie, w których się to zaczęło. I rzeczywiście zrzucili te hałaty, obcięli te pejsy, przestali nosić jarmułki. Te ich Beit Midrasze, czyli synagogi, w których się spotykali, przestali nazywać synagogami. Na starych pocztówkach, jak zobaczycie w Cieszynie, wszystkie stare pocztówki z czasów austriackich, nigdzie nie znajdziecie słowa synagoga.
Nigdzie w nazwach tej społeczności, tej gminy żydowskiej nie znajdziecie słowa Jidische Kultusgemeinde, żydowska gmina wyznaniowa. Oni zmienili nawet nazewnictwo. To już nie była synagoga. To była izraelicka świątynia, Izraelitische Tempel. To nie była żydowska gmina wyznaniowa, to była izraelicka gmina wyznaniowa. To było nawiązanie do tej starożytności, a jednocześnie przez tą zmianę słownictwa odcięcie się od tego jidysze, które miało posmak ortodoksyjności. Oni chcieli być postępowi i tacy właśnie się stali. Studiowali na uniwersytetach, słuchali muzyki klasycznej, czytali literaturę klasyczną, przestali mówić w języku jidysz, a zaczęli mówić literackim językiem niemieckim. I to ta żydowska haskala, to żydowskie oświecenie rozlało się, można powiedzieć, na całą Europę. Rozlało się do Lwowa, skąd pochodzili przodkowie Richarda Pipesa i stąd jego tatuś już nie nosił imienia Mordechaj czy Mojżesz, tylko dostał imię Marek. Często na nagrobkach żydowskich, które się zachowały do dnia dzisiejszego, są często dwie nazwy. Jedne są inskrypcje dwujęzyczne. Jedna jest część łacińska, druga część hebrajska i w tej hebrajskiej zawsze ten zmarły ma imię biblijne. Na przykład Mojżesz, syn Józefa jest tam w inskrypcji, a w tej części łacińskiej nie Mojżesz, tylko Markus na przykład. W części hebrajskiej czasami jest Zwi Hirsch, a w części łacińskiej jest Heinrich, bo on się zawsze pisał Heinrich. I tutaj ci Żydzi przyjmowali imiona niemieckie, zasymilowali się z miejscową ludnością i doszło już, proszę Państwa, nawet do tego, że przestali mówić o sobie, że są narodowości żydowskiej. W spisach powszechnych, nawet w Cieszynie, informowali, że oni są Niemcami wyznania mojżeszowego albo Polakami wyznania mojżeszowego. Ci, którzy deklarowali narodowość żydowską, to najczęściej byli Żydzi ortodoksyjni. Zatem w takie środowisko liberalnych, zasymilowanych Żydów, którzy wyglądali dokładnie tak jak my, pojawiła się tutaj rodzina Richarda Pipesa. I jakby to było moim zadaniem, żeby Państwu naświetlić to, jak to, w jakich warunkach oni tutaj funkcjonowali. To były rodziny zasymilowane. To już nie było, że ci Żydzi w Cieszynie to była jakaś odrębna przestrzeń, odrębni ludzie, którzy byli w jakiś sposób naznaczeni. Nie, to już wszyscy wyglądali tak samo, zajmowali się podobnymi rzeczami, po prostu wszyscy żyli razem w jednej społeczności miejskiej jako obywatele dawnego miasta Cieszyna. Sytuacja została zmieniona dość mocno po I wojnie światowej. W czasie I wojny światowej do Cieszyna trafiło ogromnie dużo uchodźców z Galicji, którzy uciekali przed frontem i wtedy pojawiła się spora grupa Żydów ortodoksyjnych z Galicji, którzy właśnie mówili osobom, że są narodowości żydowskiej i wtedy po raz pierwszy, można powiedzieć, od długiego czasu w Cieszynie pojawiła się spora grupa Żydów ortodoksyjnych, ale to nie byli miejscowi dawni cieszyniacy. Zatem do takiego środowiska, w którym nie ma izolacji, nie ma odrębności, ale jest otwarcie na świat, pojawił się tutaj Marek Pipes i tutaj pojawił się mały Rysio, który mógł mieć wtedy na imię Ryszard, a nie na przykład Izak czy Jakub. Dziękuję, to wszystko z mojej strony. Za to ogromnie ciekawe przedstawienie sytuacji Żydów w tym okresie również międzywojennym. Panu doktorowi Jackowi ogromnie dziękuję.